Co byście chcieli powiedzieć kibicom dzisiaj? Co bym chciał powiedzieć kibicom? Może ja co bym chciał powiedzieć kibicom, bo mogę za siebie mówić. Szkoda, że zaczęliśmy grać przy stanie, nie wiem, 17-10 w drugim secie. Dopiero w siatkówkę. Troszkę za późno. Nie wiem czemu tak. Będę szukał dzisiaj, jutro tutaj odpowiedzi na to pytanie na pewno. Właśnie, bo wydawało się, że taki mecz jak z Linem tutaj, czy z Barkonem, że się tu już nie powtórzy, a w zasadzie wyglądało to bardzo podobnie niestety. Pierwszy set na pewno tak wyglądał i do połowy drugiego. Nie mam, w tej chwili nie wiem, czemu tak to się wydarzyło. Zawodników nie było na boisku na pewno. W trzecim secie graliśmy. Błędy popełnione w końcówce tak naprawdę o tym zaważyły i takiego seta, to jest, grając w siatkówkę, po prostu przegrany set, możemy dyskutować o błędach. Wcześniej nie było o czym dyskutować. Pytam o kibiców, bo gdzieś tam w mediach społecznościowych pojawia się naprawdę dużo negatywnych komentarzy na temat waszej dyspozycji, gry, zaangażowania ze zawodników. To szczególnie było widać w pierwszym secie i to się powtarza któryś raz. No, takie jest, dla mnie to też osobiście jest smutne, ale to jest prawo kibiców. My musimy się z tym mierzyć, to jest nasza praca. Wszystko zrobię, żebyśmy grali dobrze w siatkówkę. Dlaczego na boisko wrócili po podwójnej zmianie Szulc i Nowak? Skoro przy tym, jak na boisko był Gąsior i West, odrabialiście. To niech mi pan teraz powie, ile punktów odrobiliśmy. Proszę mi powiedzieć, bo to jest taki frazes powiedziany, że odrabialiśmy. Proszę mi powiedzieć, ile punktów odrobiliśmy, to wtedy będziemy dyskutowali. Jak mi to pan powie, to ja panu powiem czemu. Proszę sprawdzić i bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Była to podwójna zmiana tak naprawdę. I tyle w temacie. Trenerze, ten pierwszy set, no... I drugi też, trzeba tak to powiedzieć. Kompromitująco, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. Czy to jest efekt tej presji, która jest na was, no bo ciągle mówimy i pytamy o to, kiedy życie u siebie. Czy to tak pęta nogi, że wychodzicie i jesteście praktycznie nieobecni na parkiecie? Nie wydaje mi się. Wie pan co, słowa nie powiedziałem o tym, że musimy wygrać u siebie, że nie ma, jeśli zawodnik któryś przyjdzie i powie, że jest pod presją, że on się boi tutaj wygrać, czy ma nogi spętane przez to, że tutaj mecz nie wygrał, no to nie wiem. To skończył grać siatkówkę. No myślę, że ciężko. Trzeba grać, cała przyjemność generalnie grania z siatkówką jest grania pod presją, jeżeli już o takich rzeczach mówimy. To jest najprzyjemniejsze w sporcie, gra pod presją. Zresztą były zdobyte 4 punkty. 4 punkty na tej podwójnej zmianie, czyli jeden punkt odrobiony. Tak, ale było 13-21. I się zrobiło? 16-22. Wrócili. Do czego zmierzam? Bardziej chodziło o to, że przewidywalność tego, że Damian Szulc zostanie beret słynny, czyli blok, była jak w zegarku. Jak popatrzeć, ile było ataków, ile było piłek, to można było ocenić, że ataków, które skończył Damian, było naprawdę mało. No to niech pan powie, to teraz niech pan powie. Ja to sprawdziłem specjalnie po meczu, bo mój odbiór był też taki, że Damian zagrał dzisiaj całe spotkanie. Miał 50% w ataku, powyżej średniej całej drużyny. Czyli skończył 13 piłek z 26, dostał 3 czapy, faktycznie, dostał 3 czapy. Tak samo można powiedzieć, że Romański zagrał fantastyczny mecz, tylko problem polega na tym, że ma 73% w ataku, natomiast piłkę, która mogłaby dać, no chyba możemy powiedzieć, przewagę na seta, no walnął w jedną rękę Kani. Czyli pan by wtedy zmienił Lemańskiego, żeby ktoś inny za niego wszedł i tą piłkę skończył? Albo zagrał gdzie indziej? Nie, ja uważam, że jeżeli taka jest sytuacja, że gość ma 73%, a mimo to w kluczowej piłce... Nie kończy jej? To co jest tak, nie tak? Uważam, że to tam można było zagrać do kogoś innego. No teraz, jaki pan... Dobrze, skończył, zna się pan trochę na matematyce? Jak ma pan średnio, to powiem panu tak, no to tak spójrzmy statystycznie. Nie chciałbym bronić Wiktora po tym spotkaniu, będę chciał go ocenić obiektywnie, ale jeśli gościu ma atakującego, który ma 73% skończonych piłek w całym meczu, to uważam, że to był najpewniejszy gościu. A po drugiej stronie ma faceta, który 95% piłek nie skacze do pierwszego tempa.
zablokował go. Ja po tej piłce powiedziałem: Wiktor, bardzo dobry wybór. Czy druga piłka była dobrym wyborem, ta, którą wygraliśmy, Leman kiwnął, można się zastanawiać. Ale ta pierwsza była bardzo dobrym wyborem i jeżeli zawodnik ma 70% w ataku, to znaczy, że do niego kluczową piłkę można zagrać. Na pewno bym wolał do niego zagrać niż do kogoś, kto ma 30% w ataku. Okej, tylko teraz pytanie, gramy na wybory czy na punkty? No bo wybory, ja rozumiem, że są dobre wybory. Można argumentować, że to była piłka do dobrego zagrania, no tylko na koniec wychodzimy na punkty. Dobrze, a kiedy pan, czyli pan po akcji może mi powiedzieć, to poczekajmy. To gramy mecz w siatkówkę, teraz mnie pan posłucha. Gramy na wybory czy na punkty? To teraz tak, po akcji pan, nie zdobyliśmy punktu, to jest źle. A jak zdobędziemy punkt, to jest dobrze. Tak? No to niech pan się przebierze i jutro pana przyjmuje do drużyny, jak pan będzie mi zdobywał punkty. Liczą się dobre wybory w sporcie i wtedy, jeżeli podejmiesz dobry wybór, dobrze go wykonasz akcję, możesz zdobyć punkt. Nie ma czegoś takiego, że gramy na punkty. Gramy na punkty, ale żeby zdobyć punkt, trzeba podjąć dobry wybór na boisku. Trzeba podjąć dobry wybór w zagrywce, w przyjęciu, w ataku, w bloku. Czy my dzisiaj te dobre wybory wybieraliśmy? Nie wiem, mam wątpliwości, ale... Gra się na punkty, ale trzeba podejmować dobre wybory, żeby grać w siatkówkę. Jasne, że tak. Czy pan mnie dobrze zrozumiał? Nie mam nic do pańskiej pracy. Nie mam nic także do tej drużyny, bo może pan zapytać ludzi, którzy tutaj stoją. I w tym klubie pracowałem i trochę życia straciłem dla tego klubu. To nie chodzi o to, że ja mam jakiś problem z tym, że ta drużyna nie gra. Ja bym chciał tylko zapytać, jaki miałby pan plan na to, żeby ludzie przychodzący na halę nie mieli takich prostych rzeczy. Ja powiem panu wprost. Moja mama przychodzi na te mecze i moja mama zapytana po meczu, to jest laik. I właśnie o takich laików nam chodzi. Zapytana, jak grali, odpowiedź brzmi: Schulz, drama. A kto grał dobrze? Niech mi pan powie, kto grał dobrze. Według niej czy według mnie? Tak, według mamy. Ja mógłbym napisać na kartce, kto grał dobrze, kto grał źle. To jest odbiór ludzi subiektywny. To jest prawo każdego kibica i każdy kibic może wyrażać swoją opinię. My jesteśmy do tego, żeby się z tym mierzyć. Ja jestem do tego, żeby tych zawodników oceniać też subiektywnie, bo pod swoim kątem. Ale staram się ich oceniać siatkarsko, a nie kibicowsko. Wiem tylko, że dochodzimy do momentu, że każdy mecz boli. Ludzi, którzy tu przychodzą, boli. Ja rozumiem, że wy nie chcecie i nie robicie tego specjalnie, bo widzę wasze zaangażowanie. Widzę, że skoro zarabiacie tu pieniądze, to robicie wszystko dobrze dla tego klubu. Ale pytanie brzmi, dlaczego, tak jak mówię, 23-21, dobry wybór do Lemańskiego, Lemański dostaje beret jedną ręką, nie dwoma, na łosia. Pytanie zatem brzmi, kto popełnił tu błąd, bo gdyby ta piłka była skuteczna, byłby 24-27 i być może teraz nie rozmawialibyśmy, tylko byśmy oglądali dalej mecz. I takich małych błędów czasem jest. Wie pan co, jakbyśmy rozmawiamy, będziemy rozmawiali o tej piłce cały wywiad. Ja powiem panu tak, to nie jest błąd, ta piłka to nie jest błąd. Błędem to jest ludzie, którzy zagrywają, wiemy, że będą zagrywali 6-1, czyli między strefę pierwszą a szóstą i my jesteśmy zaskoczeni tymi zagrywkami. To jest błąd, a ta piłka to jest, nie nazwę tego wypadek przy pracy, tylko to jest sport. Ty coś robisz dobrze, przeciwnik też coś może zrobić dobrze. W tamtym momencie ten chłopak zrobił, Kania zrobił to bardzo dobrze. Nie fart, ale ta piłka nie zadecydowała o tym, że przegraliśmy to spotkanie 3-0, tylko zadecydowało bardzo dużo piłek wcześniej. Samo ta szczęśliwa, podbita piłka plackiem Damiana, wygraliśmy tą akcję. Ale tak naprawdę w 90% te piłki są gwizdane, że z boisko, a Damian nie powinien tej piłki tak podbijać, tylko ją powinien dograć w zębach, bo powinien tam stać. To są błędy, które popełniliśmy w tym meczu. W tamtej akcji się udało szczęśliwie wygrać, ale w wielu akcji nam się nie udało wygrać. Zadam jeszcze jedno pytanie wprost. Jak ocenia pan szansę, że w tym sezonie jeszcze coś wygracie? Nie mówię o setach, o meczach. Została Zaksa, Jastrzębski i Olsztyn. Co możemy ocenić jako sukces w tych trzech meczach? Według pana? Nie według mnie. Trudne pytanie, co będzie sukcesem. Szczerze powiedziawszy, zdobywane punkty. Ja bym chciał, żeby ta drużyna nie grała tak, jak zagrała tutaj to spotkanie od początku, tylko jest to dla mnie zagwozdka. Czemu wyszliśmy, nie wiem, czy sparaliżowani, bo byliśmy tak zestresowani, bo chcieliśmy tak wygrać, czy byliśmy sparaliżowani, bo mieliśmy za przeproszeniem gdzieś to spotkanie? Nie wiem. Zadałem to pytanie zawodnikom. Z przyjemnością posłucham we wtorek odpowiedzi, co się wydarzyło, że taki początek meczu był. Początek. 2/3 meczu, 3/4 meczu, że takie było. Bo
interesuje mnie to po prostu. Ale dobrze, do meritum. Co będzie sukcesem? Co będzie sukcesem? Wygranie meczu. Okej, okay, a jakieś realne? A, no to okej. Okay. To realne, realne to chciałbym kolację zjeść po prostu rybę jakąś dobrze wysmażoną. Jeszcze zadam jedno pytanie na temat dzisiejszego spotkania, bo po meczu z Bełchatowem mówiłem, że to zagrywka w końcu w tej hali funkcjonowała lepiej. Tak dzisiaj znowu w zasadzie jest powrót do tego, co było od wielu spotkań tutaj. 14 błędów 0 asów. Chyba ta statystyka mówi wiele we własnej hali i to też chyba trochę świadczy o podejściu do tego elementu. Nie wiem, znaczy to jest, można by tak, znaczy na pewno... Jest to irytujące na pewno, jeżeli się patrzy na to, jak to wygląda. Znaczy jest nie irytujące, zastanawiające jest, że popełniamy dużo tych błędów w zagrywce i nie wyciągamy wniosków. Pierwszą zagrywamy, zdobywamy punkt. Wiemy mniej więcej, co Katowice zagrają w tej drugiej piłce. Rozgrywający lubi zagrać pewne rzeczy jak w błędzie, który popełnią. I my psujemy tą drugą zagrywkę. I to jest... I to było takie denerwujące. No i gdzieś, gdzie tam mamy jedno ustawienie, powiedzmy, gdzie mamy dobry blok, gdzie mamy dobrą linię bloku i my tam w tym ustawieniu psujemy dużo zagrywek. To też jest denerwujące. I jeżeli byśmy zepsuli dużo, ale zagrali dużo asów, no to można się zastanawiać, ale psując dużo zagrywek, to... Nie ratują żadnego. Dokładnie tak.